Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Onego czasu u Pana Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymają się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Pan Jezus im odpowiedział: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał Pan Jezus ludzi zgromadzonych wokół Niego i rzekł do nich: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo Pańskie. Zapraszam dzieci na środek. Jak tam jesteście już spakowani na jutro? Na jutro to chyba jeszcze nie trzeba, co? Dzisiaj się będziesz pakować? Dobrze. Trzeba sprawdzić, czy jest wszystko przygotowane, tak? No, chociaż niektórzy mówią, że jeszcze pierwszy dzień szkoły to jeszcze wakacje, co? No, jak się mówi, że się kończą wakacje, to już miny nie są takie szerokie, co? Ale też jest radość, że można wrócić do szkoły, spakować plecak, spotkać się z koleżanką, z kolegą, pogadać, poopowiadać, co się działo, tak? No, to też jest ważne. Ile można przecież siedzieć w domu, co? Trzeba wyjść poza mury domu. Dobrze, kochani, dzisiaj, no jak widzicie, trzymam w ręku plecak. Zajrzymy do niego, co tam w środku jest, bo dzisiaj Słowo Boże, które usłyszeliśmy, zachęca nas po pierwsze do czego? Jak trzymam się za ucho, to co pokazuje? Że zachęca nas do
słuchania i do mówienia, tak, dawania świadectwa, ale też no, jak coś pokazuje, że coś robię, czyli zachęca nas do do robienia. Czyli działania, tak? No właśnie, działania na sposób Boży, zachowując, co zachowując? Co jest ważne, byśmy zachowywali? Jakie prawo? No, co mamy zachowywać? Boże? Grzeczność? No, grzeczność też będzie wynikać, tak? Ale Boże przy... Kazania. Tak jest. Boże przy kazania. No dobrze. To zobaczmy, jak ja się spakowałem do tej szkoły. No bo ja też chodzę do szkoły. Tutaj księża też uczą w szkole. Inni też katecheci, uczę religii. Dziwne, żebym uczył czegoś innego, nie? W jakiej szkole? W 358 na Leduchowskiej. No dobra. Miałem zastępstwo z wami. Ojej, nie będę pytał, jakie to było zastępstwo, bo jeszcze się dowiem coś o sobie. Nie czas na to, porozmawiamy w szkole. Co spakowałem? Książki, jakieś tutaj pisemko, tak? Co jeszcze tam jest? Co to jest? Śniadaniówka, no jeszcze pusta, no bo jeszcze za wcześnie, żeby tam co wkładać. Mam nadzieję, że przed wakacjami wyjęliście wszystko z plecaka, że już samo nie wyszło. No, co tu jeszcze? Jakiś bidon, tak, żeby... Wiesz, skąd jest ten bidon, tak, z ostatniej kolonii. Też masz taki, właśnie. Dlatego ja podpisałem, żebyś mi nie zabrała. No, co tam jeszcze jest schowane? Jakieś te, o... Długopisy do pisania po tablicy i tak dalej, no bo tak. Wy nie potrzebujecie, bo w zeszytach tym nie piszecie, ale ja potrzebuję. No dobra. Ale jest jeszcze jedna rzecz w tym plecaku, bardzo ważna. Jak myślicie, co ja tam włożyłem? Książki już były, zamknę to. O, tu się już upaprało. Piórnik? Nie, to przyrządy do pisania już były, książki już były. Co można jeszcze do plecaka oprócz śniadaniówki, wody i książek wpakować? Ja myślę, że można Biblię też. O, Biblię, dobrze. No, akurat dzisiaj nie włożyłem Biblii, ale zapamiętam sobie, żeby nosić Słowo Boże przy sobie. Krzyż? Nie, nie krzyż. Zeszyt. Nie zeszyt. To uczniowie zapisują. Ja mam zeszyt w formie tablicy. Teczkę? Nie teczkę. No, jakie są pomysły? Ciekawe, czy zgadniecie. Chodźcie. Różaniec? Różaniec nie, ale zazwyczaj mam przy sobie w kieszeni, w sutannie. Dobry humor. O, no zbliżamy się... Tak, bo dobry humor to coś, co wynika jakby z człowieka, z tego, o właśnie, co dzisiaj Pan Jezus mówi, że coś wychodzi z nas. No właśnie, i ja chcę, żeby wychodził ze mnie dobry humor, ale co włożyłem do tego plecaka? Słowo Boże. No, Słowo Boże włożę, bo przypomnieliście mi o tym. Serce. O, zobaczmy, czy włożyłem serce do plecaka. Uwaga. Hip, hip. Ura, jest, brawo. Włożyłem do plecaka serce z jakimiś pieskami, czy co to jest, z napisem tak. Tak, dobrze. A po co ja włożyłem, no właśnie, to pytanie musiało paść, po co ja włożyłem serce do plecaka? To jest oczywiście taki symbol, tak, no bo... Nie będę chodził z poduszką do szkoły i nie będę spał na biurku, tylko mam prowadzić lekcje, tak? Ale włożyłem serce, żeby sobie przypomnieć o tym właśnie, o czym dzisiaj mówi Pan Jezus, że to, co robimy, mamy robić z serca. Może ktoś kiedyś usłyszał takie zdanie, wolałbym, żeby nikt nie usłyszał, że o, ty to jesteś bez serca. Usłyszał ktoś kiedyś takie zdanie, nie podnoście rąk, bo jeśli tak, no to tutaj... To znaczy, że no właśnie, coś było nie tak, tak?
może zrobiliśmy komuś jakąś przykrość, zabrakło tam po prostu miłości, tak? Bo serce jest symbolem miłości, tak? Właśnie dobroci, tej wspomnianej życzliwości, też dobrego humoru, tak? I właśnie włożyłem to serce, żeby przypomnieć sobie, że ja idąc do szkoły, tak, mam robić to właśnie z serca, tak, dogadywać się z nauczycielami, przekazywać wiedzę dzieciom, tak, rozwiązywać może jakieś konflikty. Tak samo i wy, tak, idąc już w tym pierwszym tygodniu do szkoły, chcecie włożyć w ten od samego początku właśnie swoje serce. Ale ten wzór serca, takiego dobrego, miłosiernego, kochającego, gdzie mamy wzór takiego serca? Kto ma takie serce? No? Jezus. Właśnie, super, Pan Jezus. Dlatego dzisiaj tak przychodzimy, modlimy się w tej intencji rozpoczęcia roku szkolnego, abyśmy właśnie dali to dobre świadectwo, że ja, człowiek wierzący, który jest blisko Chrystusa, pokazuję swoją postawą, tak, dobroć, miłość, że czerpię to od Jezusa. Może czasem się coś do tego serca przyklei, jakaś złość, jakieś złe słowo, może jak komuś dokuczę, ale wtedy szybko biegnę do Pana Jezusa, tak, i mówię: Panie Jezu, przepraszam Ciebie, przepraszam tych, którym zło wyrządziłem, a w tym tygodniu, szczególnie kiedy jest pierwszy tydzień miesiąca, mamy okazję spotkać się choćby w pierwszy piątek miesiąca. Kto już jest po pierwszej komunii świętej z Was? Jest kilka osób. To pamiętamy o tej praktyce pierwszych piątków miesiąca, tak, żeby serce było czyste przez spowiedź świętą, żeby w piątek móc przyjąć komunię świętą wynagradzającą za grzechy, prawda? Tak? Więc właśnie, dbamy nie tylko o to, żebyśmy na zewnątrz dobrze wyglądali, żeby wszystko, nie wiem, było w plecaku, ale też dbamy o to, co jest właśnie, co jak dzisiaj mówi Jezus, co z nas wychodzi. Żeby nie były to rzeczy złe, robiące innym przykrość, ale żeby były to rzeczy dobre. A o siłę i wytrwałość prosimy szczególnie Pana Jezusa. Tak? Czyli słuchamy, tak, Bożego Słowa, działamy po Bożemu, wkładamy w to całe swoje serce i dajemy dobre świadectwo ludzi wierzących. Umowa? Okejka? Łapka w górę? Dobrze, fajnie. No to dziękuję za dzisiaj, troszeczkę może krócej i modlimy się dalej.